wszędzie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Igor Michaliszyn przed debiutem w KSW. Igor, powiedz nam, jakie to uczucie zadebiutować w największej organizacji sportowej w Europie? Siemanko. Bardzo fajnie. Cieszę się, że jestem w tym miejscu. Ale podchodzę do tego jak do pracy. Kolejny dzień w robocie. Czy to by jest KSW, czy to byłaby inna organizacja, to podchodzę w ten sam sposób i no, cieszę się po prostu z tego. Igor, kiedy pojawił się pomysł zawalczenia w KSW? Zraź nam kilka szczegółów. No, w tym roku związałem się tutaj z Arturem, z grupą Shocker i tak naprawdę zeszły rok był słaby pod względem walk, bo stoczyłem tylko jedną walkę, także fajnie tutaj podziałaliśmy, Artur fajny kontrakt naprawdę załatwił i co, no i działamy. Ten poprzedni rok, tam wspomniałeś, jedna walka, to chyba za dobrze w ogóle go nie wspominasz, jak właśnie się ten zapisał u ciebie w pamięci ten przeszły rok? To znaczy tak, jedna walka wygrana w fajnym stylu z mocnym zawodnikiem. No i to pod względem sportowym byłoby chyba wszystko, bo z drugiej walki wypadłem na dwa dni chyba przed galą, jak dobrze pamiętam. No, także jedno zwycięstwo, jedna walka, mogło być lepiej, no ale jest tak i nic z tym nie zrobię. No chyba mimo wszystko nie jest to wymarzony debiut, kiedy dwa dni przed galą zmienia ci się rywal. No nie jest, ale powiem wam szczerze, że po tej mojej ostatniej przygodzie z plecami, gdzie wypadłem z walki, inaczej już trochę do tego podchodzę. Normalnie kiedyś bym się zdenerwował, a teraz po prostu wiem, że jest to część tego biznesu. No jesteśmy ludźmi, dzieją się różne rzeczy. Tutaj wiem, że Lionel ma COVID i nie mógł tutaj dolecieć, także, ale powiem wam szczerze, że cieszę się, że fajny, mocny zawodnik, nie wiem czy go oglądaliście czy nie, ale widziałem, że miał walki w kategorii 93 kilo, w kategorii 84-87, na zdjęciach widziałem, że też jest duży. No mocny gość, także wydaje mi się, że zastępstwo na plus, a mnie się podoba takie zastępstwo. No. Właśnie nawiążę do tego, co tu wspomniałeś, do tych pleców i tych wszystkich twoich kłopotów. Rozumiem, że mimo iż pewnie to ciężko było na początku to wszystko jakoś sobie tam poukładać, to teraz już kłopotów większych nie ma. Tak, tak, nie no, widzicie, jestem tutaj, mamy czwartek, także wydaje mi się, że no, że do soboty w całości dojadę do klatki. Nie, jest wszystko fajnie, wszystko jest po mojej myśli, waga też fajnie schodzi, mamy catchweight. No, jest naprawdę fajnie. No to powiedz, czy analizowałeś już bardziej tego swojego nowego rywala, no bo z tego co widziałem na 10 zwycięstw, 8 przed czasem, więc dosyć dobry rekord. No tak jak mówisz, mocny Rosjanin, 10 zwycięstw przed czasem, ma z czego uderzyć. Większy ode mnie na pewno będzie, wyższy, większy. Czy analizowałem? No co, wiesz jak... Co w dwa dni zmienisz tak naprawdę? Idę tam zrobić to, co robię na treningach. Jakby game plan nie zmienia się, po prostu mam zamiar zrobić to, co robię ze wszystkimi gośćmi na sparingach, a jeżeli to zrobię, no to jestem pewny swojego. Mówisz o tym, że no na pewno, tak jak tutaj wspomnieliśmy, ciężki rywal, większy będzie od ciebie, ma też z czego uderzyć, ale też jak się przygląda jego stylowi walki, to ma tam pewne niedociągnięcia, jakby na to nie patrzeć, jak każdy. Rozumiem, że gdzieś akurat te niedociągnięcia pewnie zostały wyłapane, no bo to chyba jak już nawet tak późno się rywala dostaje, to takie rzeczy zwracają uwagę. No tak, no mam niedźwiedź, wiesz, niedźwiedź oglądał, trener Tomek też, szybko go rozkminili mniej więcej na co uważać, co można z nim zrobić, żeby go fajnie zaskoczyć, no i tyle, no nie przećwiczysz nic, także tak jak mówię, będę bazował na tym, co mi wychodzi w sparingach i no co, będę chciał go zmielić po prostu i tyle, nie ma wielkiej filozofii. To mimo tego, że dość mocny rywal, to jesteś sporym faworytem u bukmacherów. Czy jakąś presję z tego względu odczuwasz? No właśnie zastanawialiśmy się dzisiaj, jechaliśmy autem i Niedźwiedź sprawdzał właśnie kursy, jakie były. No byłem zaskoczony. Mówię, pewnie jakiś wyrównany będzie albo coś. No, nie wiem, no. Czy presja z tego tytułu? Nie, no żadna. Nie, żadna presja na mnie nie wisi po prostu. Cieszę się bardzo, że tu jestem. Że będzie to fajny kolejny dzień w pracy i tyle, ale presji nie ma żadnej.
Tęskniłeś już trochę za tą pracą? Głód taki powrotu do klatki mocno gdzieś tam już u ciebie występuje? Tak, tak, no bardzo, bardzo cieszę się. Przede wszystkim, że jestem cały i zdrowy. No, tak jak rozmawialiśmy, jakby cieszę się z tego względu, że z tej walki wypadłem. No, to był taki niesmak, to też mi mocno siedziało na głowie, także tak, no, był głód i mam nadzieję, że będzie to widać już w sobotę. A teraz wspomniałeś o tej wadze, tak, tylko się nawiążę na koniec, a głód duży pewnie, ale waga, mówisz, dobrze schodzi. No, catchweight mamy na 8 dych, liczę, że mój rywal zrobi, chociaż widziałem, że jest naprawdę spory, liczę, że zrobi. No wiecie co, jakby było 7-7, to nie byłbym taki uśmiechnięty, bo na tą chwilę jestem dość dużym półśrednim. No, ale jest catchweight, jestem zadowolony, pełny energii, także fajnie, no, cieszę się. To ile jeszcze do zbicia? A, nie zdradzę wam, ale jeszcze kilka kilo zostało, no, jeszcze kilka kilo zostało, ale to dzisiaj coś powalczymy, może wieczorem, jutro rano jeszcze trochę popłacimy się i powinno być okej. Okay. No, robienie wagi w tłusty czwartek to chyba nie jest fajna rzecz mimo wszystko. Tłusty czwartek, kurczę, powiem wam, że amatorskie zawody, amatorskie walki, jak robiłem na początku swojej kariery, to często mi wypadało. Albo święta, Wielkanoc, tydzień po Sylwestrze miałem. Nawet śmiałem się tutaj z chłopakami, że raz miałem tydzień po mojej 18 walkę. To wiecie, ja robiłem 18, a wszyscy pizzę, a ja już hydrolizę zaczynałem, nie mogłem nic zjeść, kurczę, to wiecie, nie, spoko, jest naprawdę okej. Okay. To dziękujemy bardzo w takim razie i czekamy na tą twoją walkę z niecierpliwością. Dzięki, ja też czekam i co, widzimy się w sobotę przed telewizorami. Dzięki. Dziękujemy.